Cześć, witajcie, z tej ten Klocek. Dzisiaj zrobimy sobie taki mini poradniczek. Dzisiaj pokażę wam, jak kupować na stronie BrickLink, bo widzę, że tylko Rafi Bricks nagrał taki odcinek, więc ja oczywiście muszę nagrać. Wchodzimy oczywiście w jakąś tam przeglądarkę. Radzę Chroma, bo tam można przetłumaczyć stronę. Otwiera nam się przeglądarka. Wpisujemy BrickLink. Tutaj akurat mam już otwarte. Okay. Pojawia nam się takie coś. Klikamy tutaj, możemy dać przetłumacz stronę. Dobra, jak przetłumaczyliście stronę, dajemy zaloguj. Tutaj się można zarejestrować. Dajemy adres e-mail, region, w którym się znajdujemy oraz nazwę użytkownika oraz hasło. Okay. Ja już jestem zalogowany, więc klikam zaloguj się. I jeżeli chcecie, macie jakieś braki w zestawach, wpisujecie tak, wchodzicie sobie Google, ja na przykład mam braki w zestawie 4441, jest to LEGO Policja. Wchodzimy oczywiście, tutaj nam się pojawia takie okienko, LEGO pierwszy link, jest to LEGO instrukcją, trzeba kliknąć tutaj. Otwórz link w nowej karcie albo po prostu inną instrukcję, to zależy na jaki zestaw traficie. Dajemy na najniżej, idziemy na najniższy poziom, mogę tak powiedzieć. Tutaj sprawdzamy, jaki klocek nas interesuje. Tak, tutaj mamy spis klocków, który nas interesuje na samej dole instrukcji. Mnie na przykład interesuje łom. Dajemy sobie kopiuj. Ctrl-C można sobie kliknąć albo kopiuj po prostu. Wchodzimy w BrickLinka i tak. Tutaj mamy takie coś, tak? Tutaj właśnie w sobie wklejamy i tak. Wyskakuje nam takie coś. Jest to łom. I można to sobie po prostu kliknąć. Tak, wchodzimy właśnie w to. Nie w obrazek, tylko tutaj w tę nazwę. Pokazuje nam się takie coś. Takie coś nam się pokazuje. I tak, jest 3656 pozycji i oczywiście jak chcecie sobie kupować za granicy, to proszę bardzo, ale ja zawsze sobie daję tutaj więcej opcji, daję sobie tej opcji i tutaj mamy Polskę. Klikamy w to, tutaj oczywiście możemy sobie dać gdziekolwiek, minimalna kwota, minimalna kwota, jaką minimalną ilość obsług tutaj posiada sprzedawca i oczywiście stan. Tutaj ja sobie dam wszystko, bo to akurat to dosyć dobre mają tutaj jakości tych klocków. I tak, dajemy oczywiście wyszukiwanie albo zresetuj, jak chcemy zresetować. Dajemy wyszukaj i tutaj nam się pokazują oferty. Jest 65 ofert i tak. Najlepiej szukać po cenach i tutaj na przykład mamy porównanie. Jest używany, jest 14 groszy, tak? Tutaj jest nowy, jest ma 2000 sztuk i jest za 16, czyli bardziej się chyba opłaca ten nowy, bo 2 grosze dopłacamy, a mamy już nowy i jakby mamy więcej sztuk. Więc dajemy zobacz ofertę, tutaj zobacz po prostu. Klikamy, ile nas sztuk interesuje. Mnie interesuje jedna sztuka. Jeżeli chcemy kupić rzecz z naklejką, wchodzimy tak. Oczywiście, jeśli będzie miał sprzedawca. Wchodzimy w BrickLink, wpisujemy numer zestawu, który nas interesuje. Mnie to będzie 441. I tak, mamy tutaj spis naklejek. Tutaj można sobie wybrać, jaką nas naklejka na przykład interesuje. Nie interesuje ta z odznaką, więc klikamy, dajemy więcej opcji, klikamy Polska i tutaj mam 4 oferty, a jeżeli chcemy po prostu bez instrukcji to sprawdzić, to wchodzimy tutaj w zestaw sets, albo zestaw, jak przetłumaczymy, zestaw. Tutaj klikamy z Police Dog Van i tutaj mamy 304 części i 2 minifigurki. Jak chcemy kupić minifigurki, to klikamy to, a jeżeli chcemy części do tego zestawu, to oczywiście klikamy w to. I tutaj nam pokazuje cały katalog części tego zestawu. Jest to każda część, którą znajdziemy w tym zestawie. Dobrze, teraz może przejdźmy sobie do najbardziej wyczekiwanego momentu tego odcinka, czyli do kupowania rzeczy. Jesteśmy w sklepie BartBrick, czyli tam, gdzie kupiliśmy w koszyku nasz łom oraz naklejkę 441. Więc przejdźmy sobie do koszyka. Ja jeszcze sobie tutaj kupiłem naklejki do zestawu 8069. Więc co zrobić, żeby kupić te nasze 3 rzeczy? Jest to sklep, w którym nie mamy limitu. Możemy sobie oczywiście przetłumaczyć stronę. I tutaj mamy tak. Przejdź do kasy. Witamy w Brick. Tutaj możemy sobie oczywiście wszystko przeczytać. Tutaj zasady. Dajemy potwierdź i kontynuuj. Mamy tutaj przelew bankowy oraz PayPal. Jak mamy PayPal, to oczywiście możemy to zaznaczyć, ale ja dam przelew bankowy. Tutaj dajemy walutę, jaka nas interesuje. Mnie to będzie polskie złoty. Dajemy kontynuuj. Tutaj wybieramy sobie wysyłkę. W moim przypadku list polecony priorytetowy. Dajemy tutaj sobie jakieś uwagi do sprzedającego. On się prawdopodobnie z wami skontaktuje w sprawie tej wysyłki, a jeżeli z wami się nie skontaktuje, to trzeba po prostu kliknąć w sklep i tutaj dać kontakt oraz napisać do niego wiadomość, czy otrzymał wpłatę na konto i czy kiedy mniej więcej wyśle wam tą paczuszkę. A jak chcemy zobaczyć wiadomość od niego, tutaj nam się pokazuje jedynka wiadomości i tutaj na przykład mamy. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Możecie zostawić suba, lajka i komentarz, a ja się z wami żegnam. Na razie i cześć!